Dla ciebie nie ma gówna, no to cóż, ty będziesz głodny. Ty śmieciu! Ty bilus, co śmieciu? Jezu, zauważony jakiś jesteś! Jak patrzę na taką mordę, to jestem. Chodzę jak maszyna, chcę to iść na drugą głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie te wstrzymam ci przy stronie broń. Witam z tej strony kamerzysta. Dzisiaj spotkamy się z hejterem, ale zanim spotkamy się z hejterem, chciałbym wam pokazać piosenkę, którą nagrałem. A w zasadzie ta piosenka wychodzi na dniach, bo wychodzi teledysk razem z tą piosenką i mega się jaram. Posłuchajcie tego. Dobre, nie? Ale co? No piosenka! A to twoje czy Kubańczyka? No moje, znaczy Kubańczyk jest na ficie. To kogo w końcu? No przecież Kubańczyk tam też jest. No bo na ficie jest. No dobra, przejdźmy do rzeczy. No nieważne, w każdym razie dzisiaj spotkamy się z hejterem, moim i twoim. No dogadniesz tak, to? Hejter już jest. No ja wiem, że jest, bo mu zapłaciłem i się z nim spotykamy. No dobra. Znaczy zapłaciłem mu połowę. Dobra, nieważne, w każdym razie dzisiaj spędzimy sobie dzień z hejterem. Będzie grubo. Będzie grubo, mam nadzieję, że nie odwali niczego. Nas nie pobije, może nas pobić w sumie, nie Marek? On. No, a nie? To macie pobić. No ten hejter, z którym mamy się spotkać dzisiaj. On był taki serio, człowieku, wow, ręka mnie boli po prostu. Ale co ciebie ręka boli? Odtrzymanie kamery. No i co w związku z tym? No ja nie umiem. Nie umiesz trzymać kamery? Nie umiem. Dobra, nieważne. W każdym razie, jeżeli chcecie sobie posłuchać na tej nutki. To płytę możecie zamówić na kamerzysta.vip. Tutaj wyświetli wam się link, zamawiajcie płytę. 13 września premiera płyty, a w międzyczasie będą wlatywać teledyski z płyty, a my przenosimy się już do parku, w którym umówiłem się z hejterem i zaczynamy film. Zapraszam państwa do oglądania. Ty, to chyba ten hejter, nie? No to jest on, ale powiem ci, że dziwnie się czuję przed spotkaniem z nim. Stresujesz się? No wiesz, czytałem wszystkie te komentarze, wiesz co on o mnie pisał? No dobra, chodź. Ale wiesz co on o mnie pisał? Dobra, chodź Marek. No nie wiem, ja nie wiem czy mu krzywdy nie zrobię. On jest większy. Czytałeś te komentarze? Nie wiem, mógł zrobić krzywdę, ale nie chcę go bić, no chodź, idziemy. Przypominam sobie teraz wszystko to, co pisał. Siema. Siema. Weź tą rękę, śmieciu, jesteś złodziejem zwykłym. A co ty nagrywasz w ogóle? Tę muzykę, co to w ogóle jest? Co ty masz, rękawiczki z Gucci, co ty myślisz, że co? No, ale ja jestem normalnym człowiekiem, normalnie pracuję, zarabiam pieniądze. O co ci chodzi? Ja nie okradam ludzi na bramkach jakichś, człowieku. Ale o co ci chodzi? I tak samo ten, następny. Po co wy mnie tutaj w ogóle ściągnęliście? Żeby no, film nagrać, człowieku. Jaki film? Człowieku. Jaki film z takimi ludźmi jak wy? No zapłaciliśmy z takimi pozorami. A no dobra, w internecie masz problem, to teraz też masz problem? Weź ty się nie odzywaj tak samo. Włosy sobie pofarbowałeś, co ty myślisz? No pofarbowałem, no pofarbowałem sobie, tak mi się podoba, to sobie pofarbowałem. Sobie podobać, jak ty wyglądasz w tych włosach, weź. No lepiej niż no dobra, ten nagrywa jakiś ścier, bo się słuchać tego nie da, ten no z tym się farbuje. Akurat zgodzę. To jest jakieś normalnie masakra. Ale człowiek uspokój się. Patrzeć na nas nie mogę. Człowiek uspokój się. Weź się nie odzywaj w ogóle. Ale mamy nagrać film, uspokój się na chwilę, okej? Okay? Na sekundę. Ale i na jaką chwilę? Biorę no, hajs i zabijam po filmie. No nie, no umawialiśmy się na film. Umówiliśmy się na pieniądze, umówiliśmy się na to. Przez chwilę nas nie wyzywaj, okej? Ja wiem, że masz do mnie problem, wiem, że masz do niego problem, ale na sekundę. Ale za co masz ten problem? Za to, że jesteś się takimi pozerami, ty okrada ludzi, no. Kto okrada ludzi? No! Jest, ja nie okradłem nikogo. Jak nie okradłeś? Weź nie oszukuj ludzi. Weź może usiądziemy na spokojnie. Nie rozumiem, czy problem. Wytłumaczymy sobie sytuację. Ja nie będę nigdzie z wami siadał, ludzie mnie zobaczą, że z wami siedzę. No ale człowieku, zgodziłeś się na film, chciałeś hajs. No i tak cię zobaczał, no. No za 300. Chciałeś hajs, tak? Dostajesz hajs. Jaki hajs? No człowieku, no możemy dać 500, jak chcesz. Dostałeś pieniądze, więc nagrywamy filmik, tak? Uspokój się, rób cięcie Marek, bo... Co ja mam niby na tym filmie robić? No po prostu dzień z nami spędzasz i tyle. Po prostu spędzasz z nami dzień. Będę was wyzywał cały czas. No to rób sobie co chcesz, tylko po prostu masz z nami spędzić. I wytrzymaj, jak patrzę na ciebie, to nie wytrzymuję. To co, 500? Bierzesz? No. No i bez spiny, tak? Już uspokoiłeś się, chodź Marek, porozmawiamy. Poczekaj na nas chwilę, okej? Okay? Chodź Marek, porozmawiamy. Co? Pokaż sobie pokazuję. No dobra, nieważne. Kiznik, ale grubo nam ma nasrany gościu w walni. Ja pierdzie. Grubo, ale strasznie. Ja myślałem, że on normalnie rękę poda, będzie przestraszony, a on dalej ciągnie temat. To nie wiem, nie wiem co ci Marek powiedzieć, ale jest grubo, nie? No nie spodziewałem się aż takiej reakcji. Ale powiem ci, że film zaczyna mi się podobać, tylko... To dawaj go, potem podenerwujemy. Jak go podenerwujemy? No dawaj, no to my teraz kręcimy spinę. Dawaj, spinamy się do niego? W sensie? No zobacz, skoro on jest taki na nas nakręcony, no to może my się do niego zepniemy, no to wiesz jaka wojna będzie. Czyli że będziemy się ciupać cały czas? No, to tylko wiesz. Musimy dobrze rozkręcić temat. To może być dobre. No umiesz prowokować ludzi. A ty jesteś takim śmieciem małym. Żeby prowokować go? No. No to ty bardziej chyba prowokujesz ludzi niż ja. Spoko. Ja mogę, ty możesz. No dobra, ja się postaram go sprowokować. Ja na razie chciałem załagodzić sytuację, żeby ten filmik w ogóle wyszedł. Bo jak sobie wyobrażasz, że on będzie nas cały czas ciupać przez cały film? Też myślałem, że on będzie normalny, ale no jednak nie. No to co, może... ciągniemy dalej. Może się uspokoi. Może się uspokoi. No jak się uspokoi, to właśnie źle. Teraz no jak my go źle? Będziemy... No teraz my go będziemy prowokować. No dobra, no to spokojnie. Lecimy to na grubo.
Dobra, to co, lecimy? Gdzie my mamy lecieć? No przejście, no nagramy, pójdziemy tak. Ta paja nawet nie potrafi chodzić. Ale siostrę oszukałeś. Jak ci 40 zł. Jak ci siostrę oszukałem? Weź ty się nawet nie odzywaj na ten temat. Siostrę na cztery dychy zrobiłem. Ale jak ci siostrę na własną siostrę? Ale jak zrobiłem? Płytę zamówiła, płyty żadnej nie będzie. No ale będzie płyta. Tak, będzie, to jest wszystko ustawione, żadnej policji nie było. No jak była policja? Weź przestań, oszukujesz wszystkich, pozamawiali ludzie płyty. Cztery dychy to jest pieniądz dla normalnego człowieka, a nie dla takiego złodzieja, to jest nic. Ale człowieku, będzie płyta 13 września, no jest po prostu lekka przesuwa. Weź, nie rozśmieszaj mnie, człowieku, oszukujesz ludzi na 40. Czemu oszukałeś ludzi? No nie oszukałem żadnych ludzi, będzie trzeba. Oszukał, żadnej płyty nie będzie. Dobrze, chodźmy może. Gdzie ja mam iść z takim złodziejem? No mnie dobrze. Też okradniesz zaraz? Dobra, chodź człowieku, no. Nagrajmy ten film, dostaniesz kasę. Oddasz siostrze najwyżej, tak? Ty, ona hejter. Może sobie oddać tą płytę, w sensie może sobie zrobić zwrot. Co oddać? Co ma oddać? No, skoro ty tak wyszczekany jesteś, to dawaj buty mi wylisz. Weź się człowieku ogarnij. No zobacz, mam brudnego buta, chcesz go wylizać, skoro tak językiem lubisz machać? Pajoty. Buty jakieś brudne, tanie, fajne. No spójrz na siebie, spójrz na siebie. Jak chcesz, to tam są fontanny, możesz się umyć. Po co mnie ściągnęliście? Ty w brudnych butach łazisz, łajzno. No nie wiem, chciałem powąchać gówna. Ludzi oszukujecie. Może na razie się uspokój. Nie, on mnie nie wyzywa. Jakim prawem on mnie wyzywa? A ty co mnie wyzywasz? Bo mam prawo do tego. Dobra, masz prawo do tego? Uspokójmy się, chodźmy. Tak, mam prawo, ty na swoim rozwalonym iPadzie dwójce. Uspokój się, Marek, na razie. Po co, bo nie jestem złodziejem? No śmieję się cię, bo jesteś biedny. On dobrze robi, że okrada. Wolę być biedny niż być złodziejem jak ty. Co ty tam se plenisz? Przestań już, bo zaraz z wami nigdzie nie pójdę. Ojej. Dobrze, już, Marek, spokojnie. Bo robi się groźnie rzeczywiście. Bo jest niemiła atmosfera. Ja chciałem zrobić miłą atmosferę, chciałem coś zjeść. No spokojnie. Tak, spokojnie. Co ty będziesz żreć? Chyba ukradnę. Ale co ja ukradnę? Człowieku, ja nigdy nikogo nie okradłem. Po prostu płyta jest przesunięta, jest termin płyty. Nie ma żadnego przesunięcia, o czym ty gadasz w ogóle? No jest przesunięcie płyty. Nie było żadnej policji, wszystko ustawiłeś. Oszukujesz ludzi, żeby tylko naciągnąć na pieniądze. Ty wyszczekany, co ty chcesz? W ogóle nie, chcesz... weź coś najdroższego, jak taki bogaty jesteś. Tak? Najdroższego, a co w ogóle mamy najdroższego? Ciekawe, czy w ogóle kiedykolwiek miałeś takie pieniądze w rękach. Pięć dych najdroższa rzecz. On, raczej nie miałeś tyle pieniędzy w rękach, ale... Czekaj, czy mi w ogóle zapłacić? Ale czekaj, bo sprawdzam inną rzecz. Wiesz co? Czytać nie potrafisz, że tyle będziesz sprawdzał. No bo właśnie tutaj jest dużo napisane. Dużo ale napisane. Nigdzie nie mogę znaleźć czytać gówna, także nic ci nie zamówię. Sobie zamów gówna. Dla ciebie nie ma gówna, no to cóż, ty będziesz głodny. Ty śmieciu! Ty bilus. Co śmieciu? Jezu, zrównoważony jakiś jesteś! Jak patrzę na taką mordę, to jestem. No dobra, ale gówna i tak nie mają tutaj w ofercie. Sobie gówno możesz. Weź mi iść po chusteczki. Albo sobie z tej twarzy gówno. Dobra, zamknij się. Idź po chusteczki w tej chwili. Już, po chusteczki. No dobra, kamerzysta. Idę, spokojnie. Chcesz do oblania tej pały. Tą fejkową koszulką się powycieraj, a nie. Fejkowa? Chusteczki ci będzie nosił jeszcze. Ty w ogóle jak ja mam do ciebie mówić? Hejter, czy jakieś imię masz, czy co? A czemu hejter? No bo człowieku, hejtujesz mnie. Dobrze, no ale już się trochę uspokoiłem, poznałem was bardziej. Tak? A co kiedyś wypisywałeś? Dobra, no ale bo was nie znałem, tak? Ty, żałosny jesteś człowieku. Po co mnie podjudzasz? Jesteś z tym krzywym ryjem do mnie wyskakujesz, no wiesz ty co, wstydziłbyś się. Ale ja już się uspokoiłem, a ty mnie podjudzasz. Ja jako lord, a ty przychodzisz do mnie z krzywym ryjem. Masz tak krzywy pysk. Zaraz mnie zdenerwujesz. Ja wziąłem ten telefon, żeby się na ciebie nie patrzeć. Ty w ogóle masz lustro, czy cię nie znam? No bo nie mogę patrzeć na twój krzywy ryj. Świata. Ja znam po prostu lepszy świat, a ty jesteś pod ludziem. Zaraz mnie zdenerwujesz, człowieku. No to zamknij tą mordę i się nie odzywaj po prostu. No, masz jakiś problem czy co? Zamknij się, siedź cicho. Po co mnie denerwujesz, co? Zamknij się czy nie? Nie będę kurwa. To zamknij to. Ty głupia pało! Ale się wkurzył na ciebie. Nie, no muszę do niego przedzwonić, bo trzeba film dokończyć, nie? Co za debil! Ale zaraz będzie miał przesrane za to, co zrobił. Ale go zniszczę. Dalej, ale go zniszczę. Ja idę do niego i pogadam z nim, okej? Okay? Też do was zaraz przyjdę, zniszczę go. Sorry, że tak wyszło. Ja mówiłem, żeby się uspokoił, nie? Przestań. No ale sam mnie podjudza. Ja już się uspokoiłem. No widziałem. Widzisz, z tobą porozmawiałem też. Kurde, wszystko jest okej. Ty jesteś jednak w porządku, a on? Co to jest za debil, no? To jest zwykły karzeł. I tak samo ta jego dziewczyna, deska płaska, się dobrały dwa pajace, kurde. I co oni sobie myślą? No w sumie racja, no ale wiesz, no nie wiem, może się zdenerwował, że tak wiesz, na niego najechałeś. Przestań. Dlaczego ty się w ogóle z nim zadajesz? Po co? Nie masz normalnych kolegów? Po co ty się z tym karłem zadajesz? No wiesz, no tworzyliśmy kanał od początku, nie? Jakby nie patrzysz. Przestań, olej go. On oszukuje ludzi, to przez niego na ciebie piszą źle w internecie, bo ty nic nie zrobiłeś tak naprawdę, nie? Bo ja nie wiedziałem, jak to wyglądało. Sorry, że tam gadałem na ciebie na początku, nie? Bo ja nie wiedziałem po prostu, jak to wyglądało wszystko, nie? A ty mi pokazałeś, wytłumaczyłeś wszystko, nie? To, że ta płyta będzie i w ogóle. No, nie oszukujesz jednak ludzi, no ale zobacz na niego, no kurde. Przez niego będziesz miał przerąbane po prostu. A to wkurzony na niego jesteś mocno? Przestań, kurde, no ja się uspokoiłem, a ten mnie podjudza, że ja muszę jedzenie marnować na niego. No w sumie racja, no. To trochę słabo wyszło, no ale co mam ci powiedzieć, nie? No
Masakra. No widzisz, jak się zachowuje, no to było od początku kanału tak z nim, nie? A gdzie ta jego płaska idiotka jest w ogóle? No nie wiem, chyba po nią właśnie dzwonił, nie? Przyjdzie tutaj też? No chyba tak. To mi będzie tak samo, jak on denerwowała. To ja co, idziemy tam do niej? Debile. Dobra, chodźmy. Kurde, ale nie wiem, czy wytrzymam. Ale uspokoiłeś się już trochę. No trochę się uspokoiłem, ale masakra z nim jest. Jak mnie będzie jeszcze podjudzał, to chyba strzelę ten krzywy ryj pofarbowany, naprawdę. Co to ta deska? No, to ta deska. Ty głupku, ty gnoju! Ty weź wolna się... Co ty sobie myślisz? Weź ty się blisko ogarnij! Co ty sobie myślisz? Co ty się rzucasz tutaj na mnie z chłopakami? Mojego chłopaka traktować? Jak co ty mam sobie tak? Myślałeś? Karła, ja mówię... weź ty sobie cycki. Że co ja? Weź pić tę deskę. Ty weź ci w ogóle, opanuj się, człowieku! Pierz napoje na niego, wylewasz potem bicą, nie go rzucasz? Jak ty się zachowujesz? Za kogo ty się masz? Za kogo ty się masz? Szujo! Jak to jest zwykły karzeł i debil. Karzeł? Żebyś ty zaraz karłem nie był. Przestań mnie atakować na ulicy. Co ty robisz? Co ty robisz w ogóle? Dostaniesz za swoje! Weź. Dobra, uspokój się. Idziemy stąd, bo ona mnie zaraz zabije. Ja mam tu tak zostawić, że on tak traktuje mojego chłopaka? Ty go zostaw lepiej, karła głupiego. Ja go mam zostawić? Się dobraliście, wychudzone pajace dwa. No, dobrze, żeś ty się nie dobrał. Taki bogaty jest i ci na silikon nie da? Nie potrzebuję silikonu, no. Ja jestem naturalnie. No, ta jest wychudzona. Tak. Weź, oczy. Nie, łapami wymachuję. Ciebie na żadną dziewczynę nie stać. Wychudzonymi. I to będziesz machać przed twarzą. Ty żadnej dziewczyny nie masz. Więc no, co się wymądrzasz? Nie mieć żadnej niż taką. Nikt by ciebie nie chciał. Weź, idź. Skąd się w ogóle wziął? Ale ciebie by też nie chciał, jak tak się zachowujesz do chłopca. No ja mam chłopaka. No to odejdź od niego, daj mu spokój. Ja mam chłopaka, tam stoi. A on go wysywa, Ja idzą mojego chłopaka rzuca, soki na niego wylewa. Tak samo jak ten jej chłopak. Co się w ogóle dzieje. Tak samo, idiota i idiotka się dobrali. Tak. Co robisz? Filmy oglądam tego gnoja, co ten karzeł odpieprza. Co to jest w ogóle, to jakie filmy popieprzone? Trzeba gnoja zhejtować. Co on sobie w ogóle myśli? To jakieś gówno wrzuca? Zaraz mu to napiszemy. Jakiś fajny komentarz. Co za gówno to jest w ogóle? A co mu napisać? No napisze, że gówno. Zamknij ryj tam. Cioto ty. Jezu, a mu napiszę teraz jeszcze gorzej. Co mu napiszesz? Że jest frajerem. Ja pierdziele, to jak on się zachowuje, pajac na tych filmach w ogóle. I ta idiotka tutaj jego jest tak samo. No, leci komentarz już. Bardzo dobrze. Następny film. Walnę mu dislajki na każdym filmiku. Będzie miał. Ty aż tak na niego wkurzony jesteś? Weź przestań, jak to jest zwykły cwel. Gdyby się dało tak, żeby wyświetlenie nie nabić i wbić łapkę w dół, to bym tak zrobił. A niestety muszę włączyć ten film. Co za debil, jaki pajac. Gdzie oni są? Z tą karlicą, deską płaską. Marek! Weź nie do tego downa. Nie no, myślałem, że się pogodzicie, nie? Przestań, nie będę się godził z taką fajką. Nie wiem, Marek się na mnie obraził, chciałem pogodzić sytuację, ale ciężko było. A ty co? Fajnie się z tą czas spędza, ale ja muszę lecieć już za chwilę. No dobra, spoko. Też film mam nagrany także. Wiesz, poznaliśmy się, miło było cię poznać, kurde. W porządku jesteś jednak, ale ten karzeł pieprzony to jest normalnie tragedia. To co, wszystko, kaska pasuje, tak, za film? Tak, wszystko jest okej, okay. A tam wyszło wszystko? Tak, jak najbardziej, film wyszedł super, nie? Gitarę. Dobra, to ja lecę, bo ja się no dobra, trochę. Trzymaj się, mordo. No, na razówkę. Na razie, to jesteśmy w kontakcie, tak, na razie. Co wy tacy obrażeni? Mówiłem, żebyś się pogodzić z nim. No co, poszedłeś do niego, tak? No poszedłem, bo chciałem pogodzić po prostu sytuację, nie jestem konfliktową osobą. Ale z hejterem? No ale kurczę, no już chłopak się uspokoił i Marek go zaczął wyzywać. Gdzie on się uspokoił? Jak na mnie najpierw wylał picie, później... No on wygląda... Czy to jest normalne zachowanie? To nie jest to normalne. Widzę, że masz włączoną kamerę, nie nagrywaj. Po prostu chciałem wyjaśnić sprawę. Nie, ja dobrze, że nie odzywa się do mnie. Nawet nie wiem, jak to skomentować. A ty też się nie odzywaj, słyszysz? Po prostu chciałem wyjaśnić sprawę i ale to wy na chłopaka potem jechaliście, on już nic nie robił. W tej chwili przestań mówić i wyłącz tą kamerę. Dobrze. No to wyłącz. No już wyłączam, no ale to byś może powiedział, dlaczego wyłącz tak się zachowałeś. W tej chwili kamerę. Dlaczego tak się zachowałeś? Wyłącz w tej chwili kamerę. Ale chłopak się uspokoił. Chłopak się uspokoił, już nie chciał nie robić awantury. Nie będę z tobą dyskutował. To było moje ostatnie słowo.